witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną, tak jak zauważyłeś, firma Sam's Detailing. Szamponik neutralny. Słyszysz, deszcz pada. Skończyłem mycie szerszeni. Strzeliłem test softa. O właśnie, pokażę ci kropelkowanie. Softa 99. Rajny drop. Klasycznie z mojej strony propozycja filmu górny prawy róg. Spójrz. Coś pięknego. Zarzucony na sucho. Piękne kropeleczki. Naprawdę bajeczka. A tutaj szybka. Spójrz. Też kropelki cudowne. No i niestety przyschną i pewnie zostanie bałagan. No ale cóż, żona jutro wyjeżdża autkiem, więc dramatu nie ma. Nie cisnąłem, żeby go wycierać. Nie ma sensu. A autkiem musiałem, słuchaj, wyjechać, bo z synem w garażu też gram w pingla. Także auta wyjeżdżają, no niestety nie mam hali sportowej. Dobrze, że chociaż jest garaż na dwa duże stanowiska, gdzie mogę sobie pozwolić właśnie na zabawę w detali. Wczyszczenie, sprzątanie, odkurzanie, tutaj także korekty. Warunki są jakie są, nie są najgorsze, szkoda, że nie jest ogrzewane. No dobra, co do samego szamponu. Podoba mi się buteleczka. Bardzo ładna. Słuchaj, czarna, bez zbędnych bajerów i ten koreczek, rewelacyjny, fajnie się z niego opróżnia, z tej buteleczki wylewa szamponik, jest bardzo mięciutka, więc pod tym względem super. Kolejna rzecz, zapach. I tutaj, słuchaj, jest dziwna sprawa, bo on z butli, przepraszam, z butli on pachnie słodko, ale tam gdzieś się przewija jakby taka parafina i niestety jak się wleje do wiadra, 30 ml na 10 litrów wody. Ja czuję tylko tą parafinę, więc zapach mnie w ogóle nie porwał, nie moja bajka. Wypłukiwanie z pojemniczka przy nalewaniu zimnej wody. Bardzo fajnie, bez problemu. Wypłukał się natychmiastowo, tutaj żadnych problemów. Pianka we wiadrze całkiem fajna, zbita, nie jest taka mega puszysta. Niestety mycie, przy myciu też ta piana nie jest jakaś taka rewelacyjna. Poślizg jest też średni, nie czuję tej takiej fajnej poduchy. No, nie jest to mistrz poślizgu i piany na aucie. Ten szampon ma inne zalety. Fantastycznie domywa i w żadnym stopniu nie zamula hydrofobowości. I rewelacyjnie się wypłukuje. Więc coś za coś. Jak nie lubisz piany, zapach ci jest tak naprawdę obojętny, chociaż on nie jest zły. A chcesz, żeby szampon się szybko wypłukał i było fajne hydro, tak jak powiedzmy przed myciem, znaczy przed myciem zapewne był brudny. Tak, żeby ci go powiedzmy nie zamulił, to ten szamponik naprawdę da taki efekt. Myślę, że więcej nie ma co tutaj cudować z szamponikiem. Dałem za niego 39 zł plus wysyłka, to będzie 48 zł za pół litra. Cena nie jest najwyższa i nie jest najniższa, więc tak powiedzmy pośrednio, tak jak poślizg i piano na aucie. Dzięki za obejrzenie filmu, ja się z tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!